Zarejestrować się udało, ale już 3 godziny do tego dentysty czekam. Panie, ja żeby mieć termin na dziś, musiałem pół roku temu się zarejestrować. Pół roku temu? Ja 2 lata temu byłem się zarejestrować na leczenie z anoreksji. No ale na szczęście po roku mi przeszło. No ale przyszedłem, żeby termin nie przepadł. 2 lata? Mój wujek chciał iść do okulisty, bo wzrok mu się pogarszał. 3 lata czekał, a z oczami było tylko gorzej. W końcu jakiś tydzień temu miał iść do szpitala, bo przed termin, a przegapił. A, ja też przegapiłem kiedyś termin. Nie, przegapił szpital. Jakby przeszedł obok. Nie wiem gdzie, rodzina dalej go szuka. Panie, mój wujek to na badanie płuc czekał tak długo, że w końcu nie wytrzymał. Eksternistycznie zdał maturę, skończył medycynę i w końcu sam się zbadał. A jak teraz przyszedł jego termin, to sam siedzi na dyżurce. Panowie, mówicie, że to długo? Dziś idę, żeby mi pępowinę odcięli. A pani? Pani na co czeka? Ja? Na aborcję. Ale po 15 latach nie wiem, co z tym zrobią.